Witajcie, cześć, czy dzień dobry. Słuchajcie, dzisiejszy temacik: pompa z Common Raila diesla Boschowska. Jak dotąd skupialiśmy się na pompie, którą widzicie tutaj, starszego rozwiązania. Natomiast pozwoliłem sobie podzielić się z Wami z pompą, która pracuje już w Euro 6, która została nieco odchudzona, bynajmniej materiał, jaki został zewnętrznie użyty, to tak jak widzicie, jest to lekki stop, czyli jest to aluminium. Tutaj mieliśmy pompę żeliwną, masywną, ciężką bynajmniej. Natomiast nie o tym temat. Generalnie tak, to jest pompa o znaczeniu CP4S1. Czyli jest to pompa jednotłokowa. Tak jak widzicie, jest elektrozawór do sterowania. Czy gdzieś mamy jej numery? No mamy. Tu mamy jej numer. Przykładowy, jaki sobie zobaczymy, boschowski. Ułatwi Wam to czasem szukanie, czyli końcóweczka jest 10596 z takim oznaczeniem. Ale generalnie na czym się dzisiaj chcę skupić? W Common Railach czy w różnych jednostkach silnikowych tego typu, jak i w koreańskich pojazdach, które już poruszaliśmy na moim kanale, zdarzają się sytuacje tego typu, że do układu silnika dostaje się paliwo, czyli najnormalniej w życiu olej napędowy, na którym jeździmy na co dzień, przedostaje się poprzez pompę do układu rozrządu, bo jest to pompa jedna, jak i druga, która pracuje na łańcuchu rozrządu, czyli pracuje w warunkach oleju, a z drugiej strony paliwa. Jak i w jednej, tak i w drugiej coś takiego się zdarzyć może. Mimo że ta pompa jest nowsza, bo to jest rocznik już 2017, tą, którą widzimy. Tutaj jest bodajże chyba nawet jej data. Tak, dokładnie, 2017. Ta jest nieco starsza, bo to jest rocznik 2013. To tak jak widzicie, problem może się powtarzać ten sam. Kiedy się może powtórzyć? Kiedy zbliżamy się już do mniej więcej około 200 tysięcy, może się zdarzyć, co nie znaczy, że musi. To są właśnie te takie dwie zależne rzeczy. To nie jest tak, że ten wariant powtarza się w każdym pojeździe. On się może zdarzyć. Czyli duże stany paliwa w krótkim czasie, może nie paliwa, duże stany oleju w krótkim czasie oczywiście, bo nie mówimy tutaj o wypaleniu DPF-a, tylko o problemie, który się pojawia na uszczelniaczu. Tutaj co prawda w ciężkich warunkach, bo ona jest brudna, już nie chciało mi się jej czyścić, żeby zyskać na czasie. Tam siedzi sobie na wałku uszczelniacz. Ten uszczelniacz najnormalniej w życiu jest jedynym uszczelniaczem. Jeżeli on padnie, z takiej pompy wydostaje się olej napędowy, który dostaje się najnormalniej w życiu do komory silnika. No i potem co do czego dochodzi? No dochodzi do zatarcia silnika. Korby się zatrzymują, wał się zaciera. Silnik do regeneracji, do mocnej naprawy. Niekiedy czasem wał się nawet nie udaje zregenerować. Pewna rzecz została zmodernizowana. Otóż do czego zmierzam? W tej pompie na przykład jest zastosowany tylko i wyłącznie jeden uszczelniacz od góry na wałku. W tej pompie są już zamontowane uszczelniacze 2. Tutaj są właśnie te uszczelniacze, o których mowa. Co prawda, żeby je zdemontować, niestety trzeba je zniszczyć. To są oczywiście boschowskie odbywa uszczelniacze. Jeden, jak i drugi jest boschowski. Natomiast to są uszczelniacze zamontowane przeciwsobnie. One działają zupełnie inaczej jak w pompie tej tutaj. Bo tu uszczelniacz działa, może przyjmijmy, prawie że w jedną stronę tylko. Aczkolwiek uszczelnia olej, czyli żeby się olej nie dostawał do środka. Jak i z drugiej strony olej napędowy, żeby się nie wydostawał do komory silnika, czyli do oleju. Natomiast tutaj jest sytuacja odwrotna. Tu są zamontowane dwa uszczelniacze przeciwsobnie, czyli ten, który mamy po lewej stronie, on sobie siedzi
jako uszczelniacz zewnętrzny, czyli my go tutaj widzimy. Natomiast ten, który jest teflonowy, uszkodzony w tym momencie, bo został uszkodzony przy demontażu, niestety nie da się go cudowną metodą wyciągnąć. On działa zabezpieczając paliwo, czyli paliwo dzięki niemu się nie wydostaje z pompy, a temu dzięki niemu olej się nie dostaje do pompy, czyli one działają w dwie strony. Oczywiście one są ułożone odwrotnie. O, tak widzimy uszczelniacz, jak jest w pompie zamontowany, odwrotnie. Czyli jego warga uszczelniająca uniemożliwia wpuszczenie oleju do środka, do pompy. Natomiast ten jest tak jak pompa leży, tak on jest zamontowany i on uniemożliwia wydostanie się tego oleju napędowego. Także jak potrzebujecie wymienić coś takiego, to te o-ringi występują, te nie o-ringi, tylko te uszczelniacze występują z Boscha. No i do tego oczywiście obowiązkowo, jak już mamy pompę rozebraną, musimy wymienić dwa o-ringi. Jeden o-ring idzie tutaj na stronie zewnętrznej, a drugi jest pod spodem. Jak się do tego dostać? To jest podobna sytuacja jak w pompie, którą kiedyś oglądaliście być może u mnie na kanale. Generalnie te cztery śrubeczki demontujemy na imbusa. Zamontowujemy ściągacz taki 2-3-wargowy, który jest trzymający za ten pierścień w miejscu, gdzie nie ma o-ringu i najnormalniej w życiu śrubą, która roboczą, którą wkręcamy, no wypychamy cały ten dekielek i on sobie elegancko schodzi do góry, bo on trzyma się praktycznie rzecz biorąc tylko i wyłącznie na uszczelniaczach, on nie ma jakichś cudów. Natomiast kolejna rzecz jest jaka, którą zawsze mówię i będę powtarzał. Przed zdemontowaniem takiego dekielka, pamiętajcie, robicie operację serca, czyli robicie na układzie otwartym całą robotę. Więc tutaj dookoła pamiętajcie o tym, żeby wydmuchać, wyczyścić wszystko, co jest możliwe, żeby się Wam brudy, śmiecie, opiłki nie dostały do wnętrza, do pompy. No i jak zdemontujecie sobie oczywiście, to później już sobie te dwa uszczelniacze spokojnie możecie wymienić. Są one dostępne. Tutaj są te uszczelniacze, które można sobie wrzucić spokojnie. Czy taka pompa może się rozszczelnić? Słuchajcie, powiem Wam tak. Przypadków z pompami tego typu już w CP4 no jest o wiele mniej, ale niemniej jednak jak prześledzimy internet, to możemy śmiało stwierdzić, że nadal ten problem może się zdarzyć. No wiecie dlaczego? No wałek pracuje, wykonany jest z materiału, z jakiego jest. Tak samo jak i uszczelniacze. Czasem pracują w cięższych warunkach, czasem temperatura oleju jest wyższa, czasem są zanieczyszczenia, czasem jakieś opiłki i coś tam niepokojącego się może dostać. Tak to właśnie wygląda. Aha, najważniejszy temat. Dobrze by było, żebym Wam pokazał. Rozpakowałem troszeczkę, więc tak, tutaj mamy te dwa uszczelniacze, które są, nie jest to jakieś cudo, są dostępne w sieci, dla tych, którzy trwali do końca, to mają właśnie te numery. Ułatwi Wam to o wiele szukanie, bo wierzcie mi, że w dzisiejszej dobie wszystko jest tak skonstruowane, żeby Wam utrudnić szukanie. Tak, że widzicie, tu macie jeden numer, no i teraz gościu Wam pokaże drugi numer. Tu jest drugi numer tego uszczelniacza. One występują również w zamienniku, ale wierzcie mi, kupowanie zamiennika do pompy, od której zależy cały układ zasilania silnika, no to dla mnie mija się z celem. No ale do życzenia, wedle życzenia zostawiam ten temat Wam. O-ringi nie powiem Wam, jakie są rozmiary, bo nie mierzyłem, ale spokojnie na etapie rozbierania sobie ustalicie. Także tutaj nie ma cudów, spokojnie możecie ściągnąć ten dekielek w czystych warunkach. Ja w tym momencie tego nie otwieram, bo jestem na zewnątrz. Uszczelniacze zakładamy, zamykamy. No i cieszymy się nadal. I oczywiście tradycyjnie powiem, że do zdemontowania kółka pasowego, które pracuje na rozrządzie, na łańcuchach tutaj na tym,
Śmiało pasuje ściągacz, który używaliśmy do 1.7, 1.1 CRDI, to jest dokładnie ten sam z tą śrubą taką w środku. A jak potrzebujecie, macie pytania, oczywiście piszcie tradycyjnie, macie problemy również. I jak macie możliwość dzielenia się waszymi problemami, jakie mieliście, co naprawiliście, co się udało wam naprawić, piszcie śmiało w komentarzach, bardzo jest to miło widziane. Dlatego, że wiem, że kanał ma sens, żeby funkcjonował, a z drugiej strony lubię, jak się dzielicie własnymi problemami. Jest po prostu łatwiej pewne rzeczy czasem zrozumieć, czasem przewidzieć i tak dalej. Także póki co dziękuję za oglądanie ten filmik. Mniej problemów i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć. Pozwoliłem sobie jeszcze was zatrzymać, do was wrócić. Zobaczcie. Tak wygląda uszczelniacz ten, który jest zewnętrzny. Z mojej strony już został nabity. Pominę kwestie, że musicie sprawdzić sobie wałek, ewentualnie go przypolerować pod nowe uszczelniacze. Natomiast bardzo ważna rzecz jest taka. Zróbcie sobie kropeczkę przed rozebraniem, dlatego że ten dekielek musicie zamontować w miejscu, w którym on jest, dlatego że on ma taki kanałek serwisowy, który w razie uszkodzonego uszczelniacza będzie upuszczał po prostu paliwo. Tu jest taka dziureczka malutka, tą właśnie dziureczką. Jest to ważne, dlatego mówię, zróbcie sobie kropeczkę, żebyście wiedzieli, bądź sugerujcie się tym, jak ja mam skręconą. Na pewno skręcona jest dobrze. I co jeszcze miałem powiedzieć? Dekielek dociągajcie krzyżowo, sobie przykręcajcie te śruby, a potem w którąś tam stronę powoli, po jednym obrocie, po pół obrotu nawet, ze względu na to, że te uszczelniacze muszą dobrze siąść. A jeżeli jedną śrubą przykręcicie na siłę, no to najnormalniej w życiu wam dekielek pęknie i zrobi się akuku niespodzianka. Więc dlatego mówię, pamiętajcie o tym. Powoli sobie przykręcajcie dekielek, podciągajcie po kawałeczku nawet obrotu. Jak już będziecie widzieli, że te opory zaczęły się zwiększać, dekielek już nie siada, wtedy dopiero dociągacie śruby. Także już was nie będę zatruwał, idę sobie składać dalej. Dzięki, do zobaczenia, hej.